W tym filmie chcę omówić coś, co nazywamy kryterium porównawczym zbieżności szeregów. I może nie tyle jest to kryterium, co raczej sposób badania zbieżności szeregu, no jak nazwa wskazuje, poprzez porównanie z innym zbieżnym bądź rozbieżnym szeregiem. Czyli sytuacja jest taka, że mamy dwa szeregi. Jeden się nazywa AN, drugi nazywa się BN. I co o nich zakładamy? Otóż zakładamy, że są to szeregi o wyrazach dodatnich, czyli AN i BN. Wyrazy tych ciągów są większe, równe 0. No i teraz, jak wszystkie te warunki w twierdzeniach dotyczących zbieżności ciągów czy też szeregów, wszystkie te oszacowania muszą zachodzić począwszy od pewnego miejsca. To, co się dzieje na początku, jakie na początku ciąg lub szereg ma wyrazy, nie ma to znaczenia dla zbieżności. Wobec tego, przynajmniej począwszy od pewnego miejsca, to miejsce oznaczam sobie N0, czyli taki jest numerek, że dla wszystkich N-ów większych od tego N0, no wszystkie te wyrazy AN i BN są większe, równe 0. I wiemy jeszcze, że AN jest nie większy niż BN, czyli pomiędzy AN-em i BN-em, no mamy taką nierówność. AN mniejsze równe BN i znowuż począwszy od pewnego miejsca zachodzą te warunki. I teraz tak, ponieważ są to szeregi o wyrazach dodatnich, no przynajmniej od pewnego miejsca, to te ciągi sum częściowych obu tych szeregów, no znowuż przynajmniej od pewnego miejsca są rosnące. Otóż jeżeli mam ciąg rosnący, to mam tylko dwie możliwe sytuacje. Albo jest on ograniczony, albo nie. Jeżeli jest ograniczony, to jest zbieżny. Wobec tego te ciągi sum częściowych tych szeregów mogą być ograniczone lub nie. Jeżeli są ograniczone, to są zbieżne, jeżeli są nieograniczone, to dążą do nieskończoności. Nie ma tutaj żadnych subtelności, że one mogą oscylować czy zachowywać się w jakiś inny sposób. Po prostu albo są rozbieżne do nieskończoności, albo są zbieżne. No i teraz powiedzmy, że ten większy szereg, czyli ten szereg BN jest zbieżny. No, skoro jest zbieżny, to te ciągi sum częściowych są ograniczone. No ale teraz, ponieważ AN jest nie większe niż BN, no to ciągi sum częściowych szeregu AN również są ograniczone, a zatem, ponieważ to jest ciąg rosnący i ograniczony, zatem jest zbieżny. Czyli jeżeli ten większy szereg jest zbieżny, to mniejszy szereg również. I to jest właśnie treść tego kryterium porównawczego. Czyli jeżeli większy szereg, czyli szereg BN, jest zbieżny, to mniejszy szereg również jest zbieżny. I na odwrót, jeżeli wiemy o tym mniejszym szeregu, że jest rozbieżny, czyli te ciągi sum częściowych są nieograniczone, wobec tego, ponieważ ciągi sum częściowych szeregu BN, no przynajmniej od pewnego miejsca są większe niż ciągi sum częściowych szeregu AN, no to ponownie, ponieważ jeden jest nieograniczony, ponieważ ten mniejszy jest nieograniczony, to i większy musi być nieograniczony, czyli jeżeli AN jest rozbieżny, to BN też jest rozbieżny. I to jest drugi sposób zastosowania tego kryterium, czyli wykazywanie rozbieżności szeregu. Czyli jeżeli mniejszy szereg jest rozbieżny, to większy szereg również jest rozbieżny. Tutaj jeszcze AN trzeba dopisać, AN, jeżeli, tu jeszcze I brakuje, jeżeli AN jest rozbieżny, to BN jest rozbieżny. Czyli to są takie bardzo intuicyjne kryteria, jeżeli większy zbieżny, to mniejszy zbieżny, jeżeli mniejszy rozbieżny, to większy też rozbieżny, przy czym te warunki tutaj są istotne. Jeżeli one nie byłyby spełnione, to te kryteria porównawcze nie pracują. Muszą to być szeregi o wyrazach dodatnich, przynajmniej od pewnego miejsca.